Cześć poligamiści, Piotr Gny, program.pl. Moja urocza asystentka Asia za kamerą. Nadal niestety po drugiej stronie obiektywu. Kiedyś może ona mówimy, żeby się pojawiła. Teraz na mnie groźnie patrzę, ale jakoś sobie dam radę. Mam kartkę i mamy poligami po weekendzie, czyli powiem wam, co się ciekawego wydarzyło i jakie ciekawe materiały przygotowaliśmy dla was w ten weekend. No i dzisiaj, co warto zobaczyć, co warto obejrzeć. Przede wszystkim dużo wideo. Mamy naszą relację z targów. Boże, nie z targów, z WCG 2011, czyli e-sportowego święta, które Tomek Kutera, który tam był z Konradem, określił jako mini Gamescom, bo tam dużo medali dla Polaków, dużo wydarzeń, były różne gry, był Microsoft, był EA, także te wszystkie rzeczy, które tam były i się działy, możecie obejrzeć na naszej relacji. Jest tam też taka jedna ciekawa scena, którą być może wychwycicie. Myśmy ją po raz pierwszy zobaczyli dopiero dzisiaj po montażu. Jest dość ciekawa, zabawna, także warto oglądać ten materiał dokładnie. Mamy też relacje z jesiennego pokazu gier Electronic Arts. Byliśmy, obejrzeliśmy Need for Speeda, obejrzeliśmy sobie Battlefielda, widzieliśmy Simsy, widzieliśmy tam również FIFA i całą masę cyferek i różnych ciekawych danych od Electronic Arts, jaki mają udział w rynku, ile gier się sprzeda do końca tego roku. Część z tych danych już była jako notka, teraz taka część bardziej wizualna, gdzie hostessy, które wynajęło Electronic Arts, zbierają jakby główną waszą uwagę, ale tam też jest parę ciekawych opinii różnych dziennikarzy i przedstawicieli polskiej branży gier o tym, co się tam działo. I to była bardzo fajna impreza, tak żeby jeszcze zakończyć ten wątek. Dalej, mamy też dosyć ciekawy zakład, który proponuje wam Nicolas Games po raz kolejny. Najpierw Nicolas Games chciał się założyć z CD Projektem, teraz ma pomysł, żeby swoją grę, czyli Afterfall Insanity, sprzedać w preorderze za dolara. Ale warunek jest jeden, tą grę musi kupić 10 milionów graczy. Jest to ogromnie dużo i szczerze mówiąc wątpię, żeby ta liczba się zebrała, ale pomysł jest ciekawy i być może kto wie, no ludzie kupują różne gry na iOS-a czy Androida za właśnie taką kwotę jak dolar czy tam jedno euro i całkiem są to całkiem spore i duże wyniki. Być może uda się to Afterfallowi, czy tak będzie, zobaczymy. No jeżeli nie, to Nicolas obiecuje, że tą kwotę przeznaczy na cel charytatywny. Na razie jeszcze nieokreślony, no mamy nadzieję, że to będzie jakaś fajna akcja charytatywna, a nie coś w miarę prostego. Dobrze, dalej mamy Orcs Must Die, czyli grę, którą myśmy już widzieli i opowiadali na Gamescomie, a teraz już jest pełna wersja. Gra w nią Maciej Kowalik, gra w nią Konrad Hildebrandt i gra w nią jeszcze Martin Young i wszyscy są nią zachwyceni, także jeżeli lubicie troszeczkę inne Tower Defense, to powinniście jej spróbować. Podobno bardzo fajne, no Tower Defense to nie jest mój gatunek, ale moi chłopcy mówią, że jest super, także należy im w tym wierzyć, ale też sprawdzić, bo pewnie demo będzie. Dalej mamy jeszcze recenzję Dark Souls, czyli tej trudnej, niszowej gry dla ludzi, którzy lubią być pomiatani przez grę i próbować i umierać i walczyć i tym starym, hardkorowym stylu mierzyć się z przeciwnościami losu w wirtualnych światach. Gra zbiera bardzo wysokie noty, bardzo dużo osób jest zachwyconych, Tomek, Paweł Kamiński, także nasza recenzja na stronie, możecie przeczytać, z czym się to Dark Souls je. Dalej, oszustwa i włamania, czyli Xbox Live, tym razem na celowniku. Pojawiły się dziwne achievementy z FIFA 12 u niektórych ludzi. Ludzie potracili punkty Microsoftu, ktoś kupował za ich pieniądze dodatki do tej gry. No, sprawa jeszcze jest niewyjaśniona, ani Microsoft, ani Electronic Arts nic nam nie wyjaśniły, nie powiedziały, badają sprawę. Na pewno tych raportów o takich sytuacjach i w Polsce, i za granicą jest więcej. Szczegóły na naszym forum i naszej krótkiej notce, także jeżeli macie FIFA 12 albo graliście w betę Battlefield 3 na Xboxie, to zachowajcie ostrożność, żeby wam się coś przykrego nie stało. Co dalej? Mamy też problemy z edycją kolekcjonerską Forcy 4, czyli niektóre sklepy internetowe anulują zamówienia na kolekcjonerkę. W pierwszej wersji informacja, która do nas doszła, jest taka, że tej kolekcjonerki nie było. Potem wyszła wersja zaktualizowana, że jest jej po prostu bardzo mało i sklepy mają bardzo limitowane nakłady tej edycji gry. Także jeżeli zamówiliście, to sprawdźcie, czy wasze zamówienie dalej jest aktualne i czy tę grę dostaniecie. Co dalej? Mamy też oczywiście polegatkę, nagraną w dwie osoby, czyli tylko ja i Błażej Krakowiak. Godzina dużo bardzo o śmierci Steve'a Jobsa i Apple'u i o tym, co Apple zrobił dla graczy, czy jak zmienił ten rynek gier. Jest też właśnie trochę o trudnych grach, jest trochę o tym, co zrobić, gdy się napisze scenariusz do gry, jakie są kolejne kroki i czy to jest jakieś duże wydarzenie, czy być może warto jednak nieco inaczej próbować wejść do świata game devu. Jest też osobna notka na naszej stronie i wątek na forum, w której eksperci, czyli
członkowie społeczności twórców gier opowiadają, co zrobić, jeżeli chce się stworzyć własną grę, albo jak swoje prace zaplanować i co po kolei zrobić, żeby ta gra miała szansę się kiedykolwiek ukazać, albo w ogóle być skończona. To cenna lektura, bo dużo osób ma świetne pomysły i uważa, że pomysł wystarczy. No niestety, jak wszyscy mówią, nie wystarczy. Pomysły są tanie i dużo osób ma w ogóle dużo pomysłów, także to nie jest nic bardzo wyjątkowego. Liczy się realizacja gier. Czy jest coś jeszcze? Tak, mamy konkurs, bardzo fajny konkurs, bo wraz z Ubisoftem odpaliliśmy alfabet gracza na Game Cornerze, czyli chcemy z Waszą pomocą stworzyć taki alfabet haseł, które polski gracz powinien znać. Czyli wiadomo, Polacy troszeczkę grają inaczej, mają inne gry, mają inne słowa klucze, inne takie ważne dla nich hasła. Dla nas liczy Baldur's Gate, Secret Service, Krzyś Kubeczko, Atari, Commodore, może mniej Nintendo, mniej Apple, bo mamy nieco inne fokusy i nieco inne doświadczenia związane z graniem i grami. Także z Waszą pomocą chcemy stworzyć taki alfabet. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tej zabawie. Są atrakcyjne, a są fajne nagrody w ogóle związane z serią Heroes of Might and Magic. Będą też do wygrania gry prawdopodobnie dla najlepszych autorów. Prosta zabawa, przyjemna i w moim zdaniu też bardzo pożyteczna, także zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Tak patrzę. I to chyba wszystko na dzisiaj, co mamy dla Was przygotowane. POW z gulaszem będzie nieco później dzisiaj wieczorem albo dopiero jutro rano. Gulasz mówi, że jest tyle pytań, że musi spędzić dużo czasu, a ma też Dark Soulsy, w które gra, więc no, ma tam walkę o ten czas gracza. Trwa między właśnie obowiązkami takimi jak POW, a przyjemnością i też trochę pracą, czyli Dark Soulsami. To wszystko na dzisiaj. Piotr Gnyb, cześć.